Przez kilka dni młodzież z całego świata, z różnych kontynentów spędzała czas w naszej diecezji. Dzisiaj w Świdnicy, na osiedlu młodych, podsumowanie tych spotkań, bardzo piękne podsumowanie z udziałem około 650 młodych pielgrzymów ze Świdnicy, z diecezji, no i tych przybyszów, których przyjęliśmy jak najserdeczniej. Mam nadzieję, że będzie to dla tych młodych ludzi podróż życia. Tak jak my kiedyś jeździliśmy na spotkania z Janem Pawłem II, tak oni dziś mają okazję spotkać się z Ojcem Świętym Franciszkiem. Mam nadzieję, że będzie to dobre spotkanie, że wywiozą z niego jak najlepsze wspomnienia, dużo dobrych refleksji, ale przy okazji poznają się wzajemnie, zintegrują i wywiozą z Polski, z Krakowa, ze Świdnicy, z innych miast i miasteczek, w których byli, jak najlepsze, dobre wspomnienia. Dziewczyny, skąd jesteście? Z rejonu Dzierżoniowskiego, Bielawskiego. Tak, Bielawa. Dobra, i jesteście w Świdnicy od kiedy? Od środy. Od środy, tak. Od środy. Mhm. I możecie nam powiedzieć, jacy goście z zagranicy przyjechali tutaj do Świdnicy? Przyjechali do nas pielgrzymi z Bahrajnu, z Hiszpanii, z Argentyny i z Arizony. I co robiliście przez te dni? Podróżowaliśmy, bo pokazywaliśmy im nasz rejon. Byliśmy i na górze, i na dole, w Srebrnej Górze. Tak. I wczoraj, przedwczoraj byliśmy w Osówce, zwiedzaliśmy podziemia i zwiedzaliśmy Wambierzyce, zwiedzaliśmy, wczoraj byliśmy w Bardzie. W Pieszycach byliśmy, na Biesiadzie Zup, mieliśmy taki festiwal Zup. Tak. Im naszą kulturę, tak? Tak, każdego dnia było coś innego. A jak wasze wrażenia? Jest super. Każdy pielgrzym ma coś w sobie, że nie da się go nie lubić. Ma taką energię. Oni są tak przysympatyczni. Tak. Podchodzą do nas. Przytulają się, robią sobie z nami zdjęcia. Bardzo są otwarci, przyjęli, są otwarci na naszą kulturę. Tak, często pytają o, nie wiem, o jedzenie, o pierogi. Że są ciekawi. Bardzo. Tak. Tak. Jedziecie do Krakowa? Jedziemy tak. Do Krakowa. I na co najbardziej czekacie? No, na przeżycie czegoś. Na spotkanie z papieżem to na pewno. No tak, ale na przeżycie czegoś nowej przygody. Większego.